Halo, halo, dzień dobry moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego The Binding of Isaac Afterbirth. Kontynuujemy challenge i nie są to challenge, które mają cokolwiek wspólnego z zakładaniem na przykład kondoma sobie na ryj albo wylewania na siebie wiadro zimnej wody, a są to challenge wymagające zręczności czy wartości umysłu, spostrzegawczości oraz nie wiem czego, dostosowanie się do sytuacji. Moi kochani, challenge numer 26, Hyrule, jest challenge'em bardzo sympatycznym i bardzo miłym. Z tego co patrzyłem jego opis, sobie na chwileczkę w niego wszedłem. Więc mamy za zadanie pokonać w nim mega szatana, a dostajemy do tego set itemów, który no zdecydowanie nam w tym pomoże. Mam Snipe'a, Trinity Shield, dwie części klucza, drabinę oraz bumerang na spacebar itemy. Gramy Isaaciem, zaczynamy z trzema serduszkami i bombą oczywiście, klasycznie. Bez limitu czasu, bez treasure roomów, mega Satan. Zaczynajmy. Biorąc pod uwagę, że dostajemy mam Snipe'a na start, to nie będzie to jakoś bardzo trudne. Moim zdaniem gdzieś tam dosyć kluczowe w tym challenge'u może być zdobycie jakiejś karty do ucieczki i pójście na boss rusha. Oj, przepraszam, musicie mi wybaczyć, ale missing HUD, nie odpowiem. Klasycznie, ja zawsze się łapię, jak chcę sobie rzucić okiem na statystykę tego, jak wygląda szansa na Devil Room, to się zawsze łapię, że tego nie ma. I później tak to się ewentualnie kończy. Właśnie, ale spoko, dobra, ciebie sobie zabijemy. Mam Snipe daje nam bardzo dużą przewagę. Gigantyczną, to się mówi gargantuiczną wręcz. Przewagę nam daje, więc tutaj szkoda byłoby to. Czy ciężko będzie to zmarnować, a może w ten sposób? Chciałbym powiedzieć The Hermit. Możemy sobie przeskoczyć do sklepu, spoko. Jest to bardzo fajna opcja, szczególnie dlatego, że planujemy gdzieś tam na boss rusha. I przynajmniej ja planuję. Niech tylko się odnajdę na tym piętrze, bo to jest Curse of the Labyrinth. Dobra, tutaj nie, na pewno nic nie ma, czy tam unknown, w każdym razie nie widzę gdzie idę, tak? Mam pytajnik zamiast mapy i to jest siara. Okej, tutaj sobie możemy wejść, dobra, możemy sobie rzucić w ciebie bumerangiem, przyjaciele. Zobaczymy na bossów, ile to bije, bo tego bumerangu jakoś bardzo nie używałem tak naprawdę nigdy, więc nie do końca się nam... Ocie, fuj, ładnie, groźnie. Dobra, spoko, ale w miarę żeśmy tu poczyścili. No mam Snipe robi robotę, to nie da się ukryć absolutnie. Dobra, okej, okay. Bumerang tutaj zatrzymał tę piżamkę, tak, jeżeli się nie mylę. Okej, okay. A powracając nie bije obrażeń, to szkoda, przykre to troszeczkę, ale nic nie szkodzi. Zobaczmy, czy tutaj w lewo mamy jakieś wyjścia, nie, wszystko prowadzi w dół, bardzo dobrze. Mamy tutaj muli, bumy. Dwa, wydaje mi się trafił głupio, no ale na tym piętrze pierwszym sobie możemy pozwolić, prawda, na to. Co to taki gigant? Na mieście mówią kot gigant. Bardzo ładnie. One makes you lager. Dobra. A, one, ale dałem się głupio trafić. To było niepotrzebne bardzo. Dobra, w ten sposób. Co możemy pogasić? Cofnijmy się po serduszko tutaj. Już biorąc pod uwagę, że chcemy lecieć na boss rusha, to nie wiem, czy to jest najmądrzejszy pomysł na świecie, żeby w ten sposób tracić czas, ale to nie szkodzi nic. Dobra, tutaj sobie przekuwamy gówna. I już za chwileczkę właśnie powinien być boss mistrz. To już zostały dosłownie milimetry od pokonania tego skurwala. No zobacz, liczę tutaj na jakiegoś Larego Dziunię. Femin. Również prosty przeciwnik. No, zresztą biorąc pod uwagę, że mam Snipe'a, każdy boss jest prosty, tak szczerze. Pięknie. Dostajemy Cube of Meat, co jest bardzo, bardzo sympatyczną wiadomością, że takowy item dostaliśmy, bo mamy jeszcze oprócz tej tarczy, która nas odsłania z przodu, mamy projectile'a, który będzie latał gdzieś tam i nas odsłaniał od innych stron od pocisków i to jest uber fajne. Dobra, okej. Okay. Druga minuta 400 sekunda, no można by było to robić troszeczkę szybciej. I zaraz spróbujemy sobie dokładnie podwyższyć tempo. Pięknie. I kluczyka mamy i możemy iść dalej. Nie widziałem tam żadnych niebieskich kamieni, niestety. Okej, okay, tutaj w górę może. No tutaj tak w sumie, biorąc pod uwagę, że nie ma tu treasure roomów, a my nie mamy jakoś cashu na sklep, no chyba najsensowniej będzie po prostu lecieć do przodu, żeby jak najszybciej tutaj znaleźć się w pomieszczeniu z bossem. Wydaje mi się, że może to być na górę. Sprawdzimy zaraz. No niestety pudło. Ale tu można by zużyć bombę i zajrzeć sobie do skrzynki, co też ciekawego się w niej będzie znajdowało. I mamy tutaj bombę i klucz. Czyli... O kurwa! O Jezus, z tym głównym straciłem całą szansę na Devil Room. Cześć! Ognisko się pierwszym po prostu jak down. No nie, będziemy mieli jeszcze szansę na to, ale no nie aż tak dużo, a to szkoda. Co to jest? Złote bomby, mamy nieskończoność bomb do końca piętra, zajebiście. To jest to, co żeśmy sobie tam odblokowali. Nie wiem, czy pamiętacie, na jednym z challenge właśnie.
Dobra, ładnie. Ej, ten bumerang do mam snajfa. Jest po prostu tak wyjebanie mocarny. Dobra, HP up i tak dostaliśmy i tak mamy David Rooma. Dobra, z Angel Rooma myślę, że sobie zrezygnujemy, a obydwa te itemy weźmiemy. Mod nam da 3 czarne serca, a to jest fajne do bycia gapim i lecimy na kolejne piętro. Bang! Dobra, czas jest całkiem sprawny, jeżeli chcemy zahaczyć obóz Rusha. Kartę do aut teleportu cały czas mamy, wyglądamy sobie teraz groźniej. Taki Assassin's Creed troszeczkę, muszę przyznać. Taki Ezio, kurna, Auditore, dam ci fory. Nie, nie wiem, nie grałem nigdy w Assassin's Creed, na pewno przekręciłem nazwę tej postaci głównej tam. A ja nie latam, nie wiem czemu mi się wydawało, że latam. On lata, on gada. A jak ty, głupku? Pełny serwis. Dobra. Dobra. Jebcie bumerangiem. Nie bądź takim bumelantem. Okej, elegancko, to jest bomberka. Mamy drabinę, muszę pamiętać o tym, bo jak będę zapominał, to będzie źle. Dobra. Dobra. Dziabcie. Co ty myślisz? O kurwa mać. Brick dostałem jak głupek. No dobra, spoko. Jesteśmy zasłonięci czarnymi sercami, więc będzie dużo sensowniej. Nie będziemy tracić aż tak David Room, jak będziemy dostawać obrażenia i to jest mega fajne. Czy to nie jest XL? Nie, Scars of the Maze. Po prostu. Dobrze by było w sumie, jakby się już powoli kończyło. Bo już sporo tego piętra tutaj żeśmy odkryli. I ten bumerang zawsze zamienia w kamień, prawda? Tak, chyba. Albo ma jakąś olbrzymią szansę, zajebiście. Kurwa, tu się boję trochę, że dostanę po prostu w pysio. Dobra. Ładnie. Rozjebany. Swag, swag, posypany. Jeb, zajebiście, dobra, kolejna bomberka nasza. Chodźmy jak najszybciej, tutaj może być boss? Może być, zobaczymy czy będzie faktycznie. Nie, tu jest sklep zaledwie. No dobra, biorąc pod uwagę ilość kluczy, którymi dysponuję, myślę, że jestem w stanie sobie na to pozwolić, żeby tu wyjść. Rozgubmy tego przyjaciela. Niestety pająki. Ale myślę, że jakieś niebieskie serduszko może być sympatycznym wyborem. Lećmy w takim razie dalej, być może w tę stronę. Znajduje się i dokładnie w tę stronę znajduje się komnata z bossem. Jeszcze Curse of the Labyrinth mi przyspieszyło trochę moją podróż do niego. I bardzo ładnie ciebie sobie zabijamy, przyjacielu mój serdeczny, kochany. Byłeś mi naprawdę bliski i zabijamy następnie The Forsaken, który jest tutaj kolejnym bossem. Yeah. All stats up! Tak się robi hip-hop, skurwysyny. Idziemy na kolejne piętro, 6 minuta, moi kochani. Zmierzamy do Mega Seitana. Oh yeah. Dobra, tu nie wejdziemy, tu sobie wejdę, myślę. Dobra, 2 troll bombki, także żeśmy niebieskie serce stracili. De facto 3 monety, które żeśmy wydali w sklepie. Straciliśmy przede wszystkim, dobra. Jakbym sobie tu poszedł i zrobił tak. O kurwa, to będzie dobre. Penny Tears, pięknie, dobra, czyli nie ma tragedii. Tu sobie ustawię kolejną bombę. Okej. Ech was, passage, zobaczmy. Dobra, no działa. Ale my nie używamy go. Zostajemy na hermicie mimo wszystko. I po prostu na nekropolisie drugim sobie go użyjemy, jak będziemy szli do boss rusha. A wydaje mi się, że będziemy szli raczej. Jak obserwuję sytuację, która jest tutaj, jeżeli chodzi o nasz czas i nasze wszystko inne. Ciekawe, czy Penny Tears w połączeniu z nożem powoduje, że jak przeciwników zabijam, czy są to monety z nich wypadają? Nie jestem pewien. No bo jako Penny Tears to nie działa, tak? Na pewno. Nóż mi się na złoty nie zmieniła, szkoda, bo mogłoby to tak działać i byłoby to całkiem spoko, uważam. Dobra. Kurde, no ale szczerze, z Mam Snipe'em jeszcze jakieś tutaj stats upy złapaliśmy i tak dalej, to mamy tak ogromne obrażenia i wszystko, że nie ma szansy na przegranie tego, tak mi się wydaje. Jeżeli jeszcze tam przejdziemy The Chestem, w którym dostaniemy kolejne tylko tak naprawdę itemy, no to jest w ogóle wow, nie mamy o czym rozmawiać. Dobra, co to jest? Super Magnet, Eat Pulse. On też przyciąga przeciwników chyba, jeżeli się nie mylę. Więc sobie to wywalimy. O, to było ładne. Steam Sale! Fenomenalnie, zakupy w sklepie powinny być teraz dużo, dużo milsze. A mamy jeszcze parę pięter ze sklepem, więc na pewno się to przyda. Nie wydaje mi się, by tu miał być boss, chociaż no właśnie. Tak pomyślałem, że może w bok. O kurwa, Secret Room, zajebiście, zaraz do niego pójdziemy. No! Kurwo! Psie! Dobra, dziękuję.
Okej, mamy tutaj trzy kolejne monety. Możemy sobie wysadzić grida tak samo. To nam dodaje właśnie kolejne 5% szans na pojawienie się pokoju diabła. Że tak sobie to spolszczymy. Wesoło. Dobra, mając drabinę jesteśmy w stanie tutaj się przedostać i podnieść te dwie bomby, co daje nam bardzo fajną ilość bomb. Bo dwie. Na ten moment, no ale jak mieliśmy przed chwilą 0, to dwie już jest fajną ilością bomb, tak? Jeżeli mieliśmy 0. Dobra, słuchajcie, 18 monet mamy. A, w sklepie był grid. Więc i tak nic byśmy sobie nie kupili za specjalnie. Dobra, myślę, że powinniśmy... Aha, muszę przejść naokoło tutaj. Kurde, 9 minut. A, są cavesy drugie, to bardzo sensowny czas, tak. Tutaj wydaje mi się, że najsensowniej będzie pójść w dół. I to będzie ta lokalizacja, gdzie mamy szansę spotkać bossa. Czy obrażenia bumerangu zwiększają się też ze wzrostem moich obrażeń? Tak mi się wydaje, że on bije troszkę więcej niż na początku naszej przygody. Okej. Niż na początku naszego spotkania. Kurwo psie. Dziękuję, okej, zgadniemy to. No i tutaj mamy jakieś proste, o kurwa, prostego to mało powiedziane. Bossa. Wybuchamy was. Zgarniamy sobie kofein, speed up plus size down. Tutaj mamy Krampusa. No wydaje mi się, że jeżeli dostaniemy head of Krampus, to sztosik, nie wiemy co to jest. A Lamp of Call, również bardzo sympatycznie. Jedyne co może spowodować to zwiększenie się obrażeń, więc fajno. Infested. I lecimy na kolejne piętro. Też roomu nie ma, nie musimy się o to martwić. Zresztą nasze obrażenia są bardzo, bardzo sensowne, więc tym bardziej nie ma co jakoś tam srać. Dual Diamonds bardzo ładnie użyjemy. Mogliśmy trochę z tym poczekać oczywiście. Natomiast, o kurde, to będzie trudno, bo mnie ściąga to. Ściąga mnie to w dół. Nie powiem. O! Dobra, ładnie. Arena. No za dwie takie skrzynki jestem gotów. O ty kurwo, tato. No nie, teraz ja muszę uważać, bo to jest całkiem niezła próba w jego wykonaniu. Jak mi zepsuje zaraz rana, to będzie dopiero, kurde, śmichy, chichy, że mi tata wyskoczył ze skrzynki. A to tak nie działa. Dobra. Wyjebany. Wyjebany! Dobra, elegancko. Nie, no obrażenia mam naprawdę zacne. Addicted. Nie wiem, co robiło Addicted. Bo to jest jakaś nowa pigułka. A, to powoduje, że dostaję obrażenia od każdego źródła, które może zadać mi obrażenia w pomieszczeniu. Ale to luz, bo nie było już takowych, bo to po walce sobie użyłem na szczęście. Miałem na tyle rozumu i godności człowieka, że byłem w stanie takie coś wymyślić. Dobra, zajebiście. Pięknie. Kurna, lecimy. Jesteśmy dzisiaj na siłownię. Zaraz se Rocket Fuel zaleje. Nie wiem co się dzieje, kurna. A, wow, fucks you. Dobra, rozdrzebani. W górę. Wzwyż. Jak to było w Edkach. Pięknie, skoszeni. Infested? Infested. Z góry by syny się rozpanoszyły. Spierdalaj. Przejdziemy raz. O, bardzo ładnie. Ej, drabinę mogliśmy przystawić. Zajebiście. Okej, żadnych kamieni z X-ami tutaj nie widzę. Bumerangiem. Dziękuję, dobranoc. O! Jak go frizuje bumerang, to nie zawsze od razu widać, jakie obrażenia mu wchodzą. O! Dobra, spoko. To jest duże gówno. Z większych się wychodziło. Pięknie, jakieś pół serduszka można oczywiście stracić, żeby to poszło szybciej. Bardzo nas to nie boli, więc totalnie spoczko. Dobra, proszę mnie tu pająków nie rzucać, bo ja może się boję i będę musiał gdzieś skubić chrupkę potem, żeby się nie bać. Czy my chcemy tu przejść? Myślę, że tak. Mamy tam złotą skrzynkę, więc jak najbardziej jest to miejscówka warta odwiedzenia. Nawet kosztem paru sekund czasu. The Moon. Hermita mimo wszystko chyba wezmę. Lock up, pięknie. Dobra, no trzeba zaraz się pospieszyć troszeczkę. Znaczy, no okej, jest 12 minuta Necropolis pierwsze, więc jeszcze mamy trochę czasu, ale no. Nigdy nic nie wiadomo, tak? Co się zaraz tutaj może stać. Może stać na przykład penis na widok Jasia Dąbrowskiego. Może stać się katastrofa. Kurwa. Może stać wartownik na murach. Dużo, dużo może stać. Dobra, lock up. Gorzej, że sklepu jeszcze nie było, cholera. Chętnie bym poszedł. Okej, dobra. O kurwa, ale to było na ułamek sekundy zrobione. Okej, mam tak, robopająka na pewno biorę. To na pewno biorę.
Czy Black Candle? A, Black Candle nie jest używalny. Evil Up, Curse Immunity, zajebiście. I The Emperor jest tą kartą, która nas interesuje też. Dobra, a tam jedną monetę nie potrzebuję. Zajebiście jest ten robopajączek. To wszystko nam pokazuje, co ile ma zdrowia. Spowalnia nam jeszcze przeciwników, więc w ogóle dobrze. Dobra, ślicznie. Range up. Oh yeah. No i frajerze, nienawidzę tego bossa, po prostu tak go nie cierpię. Dobra, spierdalaj. No Jezus, wlazłem w niego jeszcze jak dał, no ale dobra, umarł, to najważniejsze. Pękuj. Pęk, skurwol. Okej, mamy tu kosę i orła cień. Kosy myślę, że wezmę. Penetrative shot plus damage up. Tutaj ten damage up przede wszystkim jest argumentem. I lecimy na kolejne piętro. Necropolis 2 przed nami, moi kochani. Do Mega Szatana pozostał jeszcze kawałeczek. I to nie taki mały, ale myślę, że damy sobie radę. Dobra, pięknie. O kurwa, zruchany w pupę. Fistinga dostałeś. O Jezus, jestem głupkiem. Dobra. W pysk dostałem jak gałgan. No ale dobra, spokojnie, się nie dzieje. Wesołe kostki. No, ładnie. Ładnie. Bierajmy. Kurwa. Ej, bo to się zaraz źle skończy. I must start to Murwa pay attention. Perks. Nie wiem, co to daje też, to jest nowa piguła. O! Dobra. O, Eternal Heart, zajebiście. Ojej, Addicted, a dobra, ale nie było źródeł, które mogłyby mnie uderzyć z Addicted. Dobra. Spokojnie, zapraszam. Skurwysyny. Do sklepiku oczywiście wchodzimy. Co tu jest? Slot machine, serduszko na pewno. Pigułę na pewno sprawdzamy. Power pill, no spoko, ale zbyt wiele mi to nie da. Wheel of Fortune, spoko, postawmy sobie. Możemy sobie chwilę pograć, zobaczymy, czy nam coś wypadnie. Czy będziemy mieć jeszcze jakiś sklep? Nie, już żadnego nie będziemy mieć, więc możemy pograć tak naprawdę do końca. I wybuchło nam niestety. Dobra, bierzemy Emperora w takim razie i lecimy dalej. Wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej ścieżce do bossa, ale to oczywiście czas pokaże. Okej, okay. Ej, to było fajne. Podobało mi się, jak to mu przydziebałem, że się rozpękł w ten sposób. Dobra, ładnie. To jest bardzo dobre combo w ogóle, ten boomerang z mam snipe'em, bo możemy sprylizować przeciwnika i wtedy do niego podbiec, no nie? I na bliską odległość go wykończyć, bo on nie jest w stanie wykonać jakiejkolwiek akcji. Więc jest spoko bardzo. O! Boomerang w zasadzie trafił. Dobra, ogłuszymy cię. No i co? Tak szczerze. Bombs arki. No dobra, spoko. Nie ma tu treasure roomu. Wchodzimy na mamę. Jest to mama z gatunku sorki memorki, rozdupczyłem cię. I teraz tak, czy my coś tu mamy? Oj, chyba mamy jeden dobry item przynajmniej. Z tych dwóch. To oko muszę dokładnie sprawdzić, co to robi. Ale wydaje mi się, że będzie na tyle dobre, że jesteśmy w stanie to wziąć sensownie. Nie jest to mam z kontakt. Patrzę za oczkiem. Z białe z takim niedużym czerwonym elementem. To jest mam z eye. Mamy losową szansę, że w tył też strzelimy tym łzą. Dobra, zajebiście, bierzemy. Sorki memorki. Spierdalam. Skurwole. I lecimy na łomba. Dobra, serduszkowo jesteśmy na bardzo okej poziomie. Pod każdym innym względem też. Więc no ja tutaj nie widzę jakiegoś powodu do zmartwień. Bardzo. Obrażeniowo tak samo, jesteśmy na mega wyjebanym poziomie. Mamy szansę losową, że strzelimy też nożem z pleców. Tak czy siak. Są one dwa, tak? Najwyżej jakiś nie wystrzeli. A nie, to zawsze strzela nawet? Zawsze strzelam. Napierdalam teraz w dwie strony nożami. Także sorry, mogę się w ogóle kręcić. I jestem jak te maszyny z Mango telezakupy wszystkie. I wszystko, to jest niezbędnik każdej pani domu dobrej. Dobra, żeśmy ten. No i nawet jak plecami podbiegnę do jakiegoś przeciwnika, to go rozkurwiam. O czym mówimy, dobra. 16 kluczensów. Nie no, bardzo, bardzo prosty challenge, tak szczerze.
Bardzo prościutki. Ale może kwestia tego, że po prostu jestem tak fenomenalnym graczem w tę grę. Nie. No ale czasem lubię sobie tak pomyśleć. Przez chwilę. Zanim zdarzy się z rzeczywistością po raz kolejny. Miło jest mieć myśli. I can dream, Harold! Oko, mięsa na łąbie. Kurwy! No ale... żałość. Dobra, jest dużo tych rozpadających się przeciwników tutaj na tej planszy. Fuck you! Planszy. Pokoju. Dobra. No co to... A bo to zostawia plamę. O Jezus, ja pierdolę, zaraz umrę. Tak to się skończy. 4 serca. I can dream, Harold! Fuck you! Jezus, blisko było, żebym zdechł. Musimy się popatrzeć za sercami. Jakiś sklepiszor, cokolwiek. Bo to się zaraz źle skończy. Nie wiem, nie widzę tutaj secret roomu. Dobra, będziemy się musieli zaraz porozglądać. No no chuja! Ale to było chujowe, ja pierdolę. Najgorzej. To było tak najgorsze. No, zdechnij, rzesz, dziękuję. Ale to było najgorsze, Jezusie Mario. Broken Hank, Eternal Life, no dobra, to jest 20%. W razie czego. Dobra. No jakieś niebieskie serce by mi się tu przydało, żeby mi uratować pupkę, nie powiem. Byłoby to przydatne. Bardzo, przed pójściem dalej. Okej, było blisko. No bateria to mi tutaj się nie przyda jakoś bardzo. Dobra, 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 jest okej. Trollbombka. Jezus, prawie dostałem. Okej, dobra, rozumiem już jak działa to pomieszczenie. Ja. Spierdalać. Dobra, jest okej. Dajcie mi bossa, dobra, jest bossy. No bossa szybko rozwalę, mam nadzieję. I będzie light. Kupy wolę też porozwalać, bo może coś z nich wypadnie. No i dobra, wchodzimy. Co to jest? Def. To w miarę prosto, tak szczerze. Elegancko, dobra, drugi cube of meat. No i wejdźmy tu. No i mamy płodziana za czerwone serce. Nie chcę, absolutnie nie chcę. Taki wymian, tutaj najlepiej by mi było jakieś inne serce zdobyć, no nie? Dobra, idziemy dalej. Cube of meat mój strzela teraz. No nie jest to coś niesamowitego. Byłbym bardziej happy z innych itemów. No ale dobra, nie można narzekać. Nie można mieć wszystkiego przecież. Dajcie mi serce jakieś niebieskie, please. No w ogóle nic mi nie wypada serc takich. Kamień z napisem X jakiś czy coś, no. Też tutaj na łąbie to już jest ciężko dostrzegalne, tak? A często jest zakryte całkiem i trzeba wszystkie kamienie rozluczać. Przynajmniej w moim ślepym odczuciu. Okej, mamy arcade room, świetnie. Kurwa Jezus! Dobra. Straciłem już ostatnie niebieskie. No musimy do arcade roomu pójść pograć i liczyć na łódź szczęścia. Co my tu mamy? Dobra, mamy same dobre maszyny, które nas interesują. Zobaczymy, ile nam się uda ugrać. Kurwa, no na razie nic. Momstar Key, no to mi za wiele nie daje. Kurde. Kurde bele. No i nic nie wypadło, nie? Dwa klucze, świetnie. Ale lipa. Ale Lipton totalnie. Jak skończymy już całe piętro bez bossa, to pójdziemy sobie do arcade roomu, żeby te serca powymieniać, no nie? Na monety i ewentualnie jeszcze pograć trochę. O Jezusie, kupy. Kupa grzybiarza. Dobra, tak szczerze możemy cię tak strzelać. Gałgany. Gang gałgani to gang gałgani. No strzelaj sobie, strzelaj. Skurwolu. Dziękuję. Tu. Dobra, to już mamy same małe kupy do rozdupczania. Tylko ostrożnie, żeby się głupio w nie nie władować. Bo mam snajpa i cały czas działam na krótki zasięg gdzieś tam mimo wszystko, więc cały czas jest to groźne na swój sposób. Dobra, dobra. Kurde, no powiem, że perfekto rozegrane po prostu. Bardzo jestem zadowolony. Dobra, Blood Donation Machine. Nie podchodzimy jakby bardzo. Tak? Kurwa. Dobra, okej, ale co miało być rozwalone, co zostało? Kurwa nie! O Jezus, jest się źle. Zaraz muszę lecieć po ten. Zaraz muszę lecieć już po serce. Nie ma opcji. O Jezus Maria, prawie zdechłem se.
Dobra, tu już jest serduszko, spoko, podniesiemy to. Ja! Groźnie było już. No teraz dwa hity i leżę, tak? Mogę maksymalnie jednego przyjąć na pomieszczenie. Dobra, pięknie trafnięty, kolejne serce dla nas. I mamy bossa. Ślicznie. Ach, tylko ja chciałbym, kurde, chyba najpierw. No nie zdobędę hit leave zrobić na jednym sercu. No jest to wykonalne, ale bardzo trudne. Dobra, teraz jesteśmy w stanie pograć trochę na maszynie i być może też Blood Donation Machine rozwalić. Znaczy to będzie trwało wieki w ogóle, ale bo możemy po jednym hicie tylko mu oddawać, tak? Bo Jezus, tutaj ostrożnie na czerwone kupy. Możemy tylko po jednym hicie mu wbijać. Chyba, że się jeszcze rozejrzymy tutaj po planszy, no może gdzieś coś niebieskiego mi wypadnie, no nie? Jest na to szansa. Nie powiem, że jest. Nie powiem, bo jest. O, tak będzie prawidłowo. Dobra. Moneta. Spoko. Nie będę brał tego itemu. Jakiś secret room tutaj bym bardzo pupę uratował. Tak szczerze. Tutaj nie będzie. Tam może być, tutaj może być też, dobra, zaraz się rozejrzymy troszeczkę. Tutaj w prawo może być. Nic nie ma niestety. Tutaj w lewo może być. I oto mamy. Okej, co robi ta linka? Muszę sprawdzić. Czy wydaje mi się, że to jest jakieś coś fajnego bardzo, ale upewnij się. Gives Isaac ability to fly. Dobra, zajebiście. No i jesteśmy bez tułowa w takim razie. Dobra. Spoko. Latanie zawsze troszeczkę do przodu, tak? Ojejku, no. Głupi ten. Cube of Meat. Okej, fajny pieniążek. Do Arcade Room możemy iść pograć pieniążkami, to trzeba pamiętać. O kurwa, no tu jestem skłonny chyba, żeby powalczyć trochę. Ale może na wszelki wypadek pójdę najpierw pograć na Arcade Roomie. I teraz spróbuję tutaj, może dropi mi jakaś karta do wyteleportowania się. Albo niebieskie serce na przykład i będę mógł sobie dosyć bezpiecznie na tę arenę czerwoną pójść tam. Tą jedną serduszkową. Znaczy nie sądzę, bym miał tam zginąć, ale takie mam gdzieś z tyłu głowy. A na wszelki. Na wszelki wielki przyjazd sferę. Dobra, tutaj już skatole dostaliśmy. Skatole, to jest jak... jest jakiś katolik jest skatowany. Co za głupota. O, fuck me. Dobra, dobra, spoko. Jest, okej. Mamy raka. Dobra, ja chyba wolę mimo wszystko szansę na zrespawnienie się w tym challenge'u niż jakieś ekstra szybkości, gdzie i tak mamy ultra mocarne obrażenia, tak? Tutaj się o to bym nie martwił akurat. One makes you lager, no to nie chcemy. Tam nie wchodzimy, bo nie wyjdziemy cali i zdrowi, na to nie ma szansy. There's no single chance. Dobra, mamy jeszcze parę pomieszczeń, ewentualnie do zwiedzenia i z wielką chęcią i ochotą się do nich wybiorę. Musimy tylko być bardzo, bardzo ostrożni w poruszaniu się. Moc się może naprawdę źle skończyć. Fuck you. Złe pomieszczenie, bardzo złe. Dobra. Złote serce. Spoko, ale to nie daje nam nic ekstra do przeżycia, prawda? To daje nam tylko ewentualnie ekstra pieniądze. O kurwa, co mu się... zmniejszył się. Dobra, to tyle. Wszystkie pomieszczenia zaliczone w takim razie. Tak jak ściu wszystkie matki. Dobra, tu mamy jakąś monetkę jeszcze. Spoko, weźmiemy. Laka, bardzo ładnie. No to już plus 3 na szczęściu, to już jest coś. Zawsze. W kontekście grania w Arcade Roomie. A, została nam tylko ta maszyna, okej. Wow! Co to się stało?
co? To jest chyba jakiś efekt, który się pojawia naprawdę raz na nie wiem ile zagrań, ale wyjebało mi całą maszynę i masę monet. Kurde, zajebiście. Czarne serce, ślicznie. Bardzo mi się to podoba. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Kurde, martwi mnie, że przed, wiecie, jakbym miał od razu The Chest Point Leaves, to mógłbym jeszcze przejść przez katedrę. A tak, okej, okay, Pretty Fly, zajebiście. Tfu, no jakbym miał The Chest od razu, to bym mógł pójść po prostu i tyle, no nie? A tak, to mam jeszcze katedrę do przejścia i to jest coś, co mnie trochę martwi. No ale mam nadzieję, że damy radę. Te 4 złote skrzynki to mi muszą jakoś pomóc fajnie. Proszę mi to otworzyć. Dziękuję. Dobra, no otwórzmy jedną i walczmy. Powalczmy ile się da i zobaczymy, co nam z tego tutaj wyjdzie. 3 skrzynki mamy jeszcze, dobra. Pistingula może być problematyczna, delikatnie bardzo. Głównie przez te wybuchy swoje. Spoko. Spoko, spoko. Maka, faka, fą. Dobra, ładnie, ładnie. Mamy cały czas czarne serce, jeszcze luz. Dobra, Loki tak samo, musi umrzeć. No w chuj! I czarne serce poszło się jebać. Dobra. Ale mamy to zrobione i zobaczmy, co nam z tego powypada. Dużo rzeczy, ale nic przydatnego, goddammit. Moglibyśmy sobie monety porobić. O kurde, no dobra, no to na jednym sercu, na jednym trafieniu możliwym do dostania musimy pokonać It Lives. No nie ma innej szansy. I idziemy później na katedrę, gdzie będzie jeszcze trudniej. Kurwa, no zajebałem się z tymi sercami. Strasznie, no zobaczymy. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. No ale, no ale, no ale, Jezus. Dobra. Dobra, okej. Bez straty. Pięknie. Mógłbym iść na Hasza, jakbym chciał. Hera, Koka, Hasza, LSD, ale nie chcę. Dobra, wzięliśmy Polaroida, więc idziemy do nieba. Nic więcej na tym poziomie do zrobienia nie mamy. Chodźmy. W takim razie, bang! Elegancko. Dobra, katedra. No jest to złe. Jest to trudne. Mogę najwyżej jedno trafienie dostać na poziom. Na pomieszczenie w sensie. Dobra. Elegancko, dobra, mamy tu arenę, zajrzyjmy. Spoko. Okej, nic bardzo wartościowego. Ale mamy, pamiętajmy, mam snajpy. I jesteśmy mega mocni, jeżeli chodzi o obrażenia, tak? Więc tutaj akurat się jakoś uber nie martwmy. Jeżeli nie zrobimy jakiejś dużej głupoty straszliwej, to będzie dobrze. I bardzo ładnie. No niebieskie serce jakieś, bym się ucieszył bardzo. Gruba bateria, no po co mi bateria, jak nie mam spacebara itemu żadnego fajnego, no nie? Nie zadbałem o takowy. Nie zadbałem. Oh fuck. Dobra. No mam cały czas tarczę jakby i 2 projectile, które mnie chronią przed... Znaczy te... Dwie osłonki, które mnie bronią przed projectilami, no ale... Dobra. Kurwa. Dobrze, ładnie, okej. Okay. Latam, więc mnie ta flegma tutaj ich nie sięgnie, nie zrobi nic. Ładnie. Dobra, i tutaj niestety trafiliśmy na ślepy zaułek. O kurwa. O kurwa. Dobra. Okej, okay, ładnie zrobione. Tak, tutaj nic nie było niestety. Sprawdźmy, czy tutaj nie ma secret roomu. Nie ma, z tego co widzę. Chociaż jeszcze no można spróbować od tej strony, bo to może źle bomby położyłem. Nie, dobrze była położona. Secret roomu tu nie ma, jest jak Elohel. Nie istnieje. Okej, musimy iść w takim razie totalnie w inną stronę. No sprawdźmy tu w takim razie. Nie jest to totalnie inna strona, ale jak najbardziej inna strona. Dobra, okej, bałem się, że muchę mi tu zaraz wystawi. Muszkę, klocuszkę, dobra, tutaj spróbujmy. Kurwa! Cube of meat, dobra, damy radę. Dobra, nic się nie dzieje. Latam. Addicted, to nie chcę. Tutaj. Sprawdzamy, sprawdzamy wszędzie, czy nie ma
Secret Room, bo może nam bardzo pomóc. O kurwa, ale to było groźne, bo prawie nożem przypadkiem pieprzyłem w tę pijawkę. I to by się bardzo źle skończyło. Ja pieprzę. Okej, dobra, zrobione. Ja, czemu nie mam tu żadnego niebieskiego serca? Kurwa mać, dobra. Dobra, sloty to są w miarę proste. Spoko, spoko. No, ale... Ja pierdolę. Przestań tyle uników robić, Felus. Ja. Nie rób tyle... Jezus, ja nie mogę go trafić. To jest niepojęte. The Sun, spoko. Mogę sobie jedno zdrowie odnowić w trakcie walki. I to już jest bardzo dużo, tak szczerze, w mojej obecnej sytuacji. Nie widzę tu niczego, z czego mogłoby mi serce wylecieć. Co najgorsze, no niestety. Dobra, o kurwa, to był piękny strzał. To był bardzo dobry strzał. A teraz się skupiam, prawie nic nie mówię. No nie ma opcji, żeby to spierdolić. Nie wybaczę sobie. Dobra. Ładnie. Idziemy dalej. Grydzioszek, spoko. Łup, łup. Działa to na nóż? Nie działa. Żaden problem. Okej. Dobra, okej. No i jest Isaac. Isaaca musimy pokonać, tracąc maksymalnie dwa serca na nim. No później mamy The Chest z itemami, więc to może nam sporo pomóc. Żadne serce, no jedno serce nam tam gdzieś wypadło, nie wiem czy to całe czy połówka. Dobra, spróbujmy. Mamy tarczę, powinno być dobrze, tak mi się wydaje. Mamy też bumeranga, co powoduje, że tym bardziej powinno być dobrze. Dobra. Najsprawniej by było, jakby mi się udało tak celowywać nóż, żeby te pociski leciały w niego, tak? Ale zdaję sobie sprawę, że może to być dosyć problematyczne. Dobra, skąd? Stamtąd. Fuck you. O kurwa. Użyj The Sun. Chuj. Jezus, zjebałem. No ale tam byłem w bardzo trudnej sytuacji. O, dobra. Bo miałem jednocześnie do unikania. Trzeba było pewnie ten... skorzystać z tego, że mogę na 100% uniknąć tych laser beamów jego. A tam jest Secret Room. A to byłem już. A nie, The Sun odkrył mi Secret Room teraz. Dobrze. Zajebiście. O kurwa, to się zaraz źle skończy. Ja pieprzę. To jest jakieś złe pomieszczenie. Tu się coś złego stanie zaraz. Nie podoba mi się to ani trochę. Co tu się dzieje? O kurwa, co to jest? Wow! A ten mi... Ansus Vision, zajebiście. Na The Chest mi się to bardzo przyda. Dobra. O kurde, to może być spoko bardzo. O, ale nie jest. Dobra, dostaniemy z tą szansą na wskrzeszenie się. No i przed nami The Chest. Znaczy tak szczerze, nie musimy iść na Blue Baby nawet. Kurwa, ale czy ja na dwóch sercach rozjebię szatana? Nie sądzę, żebym mega szatana miał rozjebać w takim stanie. Dobra, mamy, okej, mamy prayer card. I to już jest fajny argument, żeby pójść double shot. O kurde, dobra, mamy dwa noże, to jest bardzo dobrze. I mamy Tears Up. I to całkiem spory, tak nie powiem. Dobra, użyjemy Ansuzu. Chyba będę chciał pójść do Secret, Super Secret Roomu i prayer carda mieć, żeby go naładować. Po prostu i jeszcze trochę się wzmocnić przed tym mega szatanem, tak? Uważam, że jest na to szansa. Jeszcze jest spore prawdopodobieństwo, że połapię jakieś itemki ze skrzynek i w ogóle będzie bardziej spoko. Dobra, nic nie widzę tutaj, chuj z tym. Ja pierdolę. Jest jeszcze ten mały, o kurwa. Czemu pół serca tylko dostałem? Nie wiem. A nie, bo straciłem Eternal Hearta. Ja pieprzę. Ale lipa. Duża lipa. Nie powiem. Dobra, chodźmy. O kurwa. Dobra, ładnie. No mam dwa razy większe obrażenia z tych noży. No nie mogę dostawać obrażeń jak głupek. Spróbujmy trochę to pograć. Dobra, ten jest na szczęście w miarę prostym przeciwnikiem. Zajebiście, kolejne jakieś itemy. No ja chcę tu połazić głównie po to, żeby pozdobywać itemy, tak szczerze. No bo to może nam bardzo, bardzo pomóc. Liczę bardzo na te Secret Roomy i Super Secret Roomy. No na
Secret Room i Super Secret Room, tak? Dobra. Plus 5 Poison Bombek. Damy sobie Eternal Heart'a, użyjemy. Dobra. Pięknie. No idziemy, idziemy. Dobra, mamy Heart Container. I to już jest fajne. Idziemy sobie tu. Dobra, załatwiony. Moneta, ślicznie. Idziemy sobie tu. Mogłem nie iść przez to pomieszczenie, mogłem go uniknąć. Ale nam nie zależy jakoś bardzo na unikaniu pomieszczeń, bo chcemy zdobywać itemy, prawda? Dobra, sam się zawiesił swoją bombę, baran. Mr. Mega, Blast Damage i Toxic Shock, Mass Poison. Ślicznie. Zdobywamy jakieś kolejne rzeczy. No, każda taka rzecz nas przybliża jakoś tam do pokonania tego Mega Szatana, no nie? No, tu mamy dwa Secret Roomy. Przede wszystkim te bomby nasze teraz są uber mocarne, tak? To jest ważne i fajne. Piercing Shot, spoko, dużo nam to nie daje. Poza tym, że mamy fajne piórko Indianina na głowie. D5, co robi D5? Czy jakakolwiek to jest kostka mająca piątkę tutaj, no ten. Reroluje przeciwników. No nie, nie kręci mnie to w żaden sposób. Tu mamy Eternal Heart, co oznacza, że jeszcze jeden, czyli jeszcze trzy pomieszczenia muszą przejść. I dostajemy Extra Heart Container, kolejny. Puberty, dobra, nic mi do chyba jakoś bardzo krzywdy tutaj nie zrobiło, z tego co widzę. Pali się Fallus, bo się za dużo South Parka naoglądał, dobra, okej. Okay. Ślicznie, jeszcze jedno pomieszczenie tak naprawdę. W tym momencie już jeszcze tylko jedno pomieszczenie. I mamy kolejnego Eternal Heart'a. Znaczy ja teraz już jak widzę, jak mi dobrze idzie, widzę, że mi dobrze idzie w ogóle, dobra, zajebiście. Mamy 4 Heart Containery już, no już na Mega Szatana jest to sensowniejsze na pewno. Niż było, jak ja widzę, jakie ja mam obrażenia, ile tu się dzieje wszystkiego. Fear Shot, ślicznie, jest Mother. Staliśmy się jeszcze mamą. Pięknie. Kurwa, no jest sztos. Jest to sztos, nie powiem. O kurwa, już groźnie było przed moment. Gridzioszka, zabijemy. Pięknie, monety. Luck up, jakiś Money Equal Power, kurna, i to byłby sztos. Dobra, to jest, wy sobie zginęcie. No Money Equal Power byłby sztos razy dwa. Potwierdzam. Panie prezesie, melduje wykonanie zadania, dobra. Spoko, jeszcze jednego Eternala zaraz sobie wyfarmimy. Pięknie. Kolejny itemek. Little Gish, Sticky Friend, ślicznie. O kurde, było mi, z którym został pysk. Dobra. To sobie odpalamy i to chyba tyle w kontekście player cardu już. Bo no więcej razy, mam tu już za mało pomieszczeń, chyba że jakaś bateria gdzieś, tak? To jest coś, co ewentualnie może im pomóc. The Hangman, totalnie bezużyteczna karta w tym momencie. To jest bumerang i wejście do pana szatana. Dobra. Kurwa, no jest tension, to się nazywa, tak? A, tu nie ma w ogóle Blue Baby'ego, żeby nie można było na niego iść i skończyć gry inaczej. Zajebiście. Dobra, sprawdźmy, co tutaj jest. Są Jingle Bells'y. Dobra. Dobra, skrzynka. Mamy skrzynkę. Golden Touch. Okej, okay, można by robić jeszcze jakieś ekstra monety. Ale nic mi to nie daje. W takim razie pozostaje nam już wyruszyć na Mega Szatana z 4, no 5 kitów mogę dostać najwyżej. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Miejmy nadzieję, że dobrze. Isaac! Isaac, kurwa. Teraz to Isaac, tak? Teraz to Isaac, nie ma tak lekko, dobra, już czaruję, jakieś tutaj hokus pokus, czary mary, twoja stara to kurwa, to twój stary. Dobra, już pysk dostałem jeden raz, niefortunnie bardzo, ale spoko, już tutaj sobie radzimy ze skurwolami. Dobra, dostał pysio, już się chowa za poplecznikami, którzy pomagają mu w boju, ślicznie. Dobra, last, the last of us, proszę tutaj nie proponować nowych serii z gier. Taki brutalny, niemiły sposób. Fuck you. O kurwa, dostałem se. No ciężko tutaj nie dostać na tych czterech, nie? Dobra. Ślicznie. Wypierdalaj, diabole, bo ci przypierdolę. Dobra, anioły śmierci, spoko. Nie są one zbyt trudne. Są one prostsze do pokonania niż te anielskie. Okej. Okay. Sobie kutasiarzy nie myśl. Pięknie. Zaruchany w ryj. Dobra, pękła pierwsza forma. No zrobimy to, no musimy to zrobić. Ja pieprzę. Uhu. Dobra, druga forma Mega Szatana. Fajne jest to, że widzimy, ile on ma zdrowia tak naprawdę. Dobra. I pęk, skurwol. Dziękuję, dobranoc. Tak się robi hip-hop. Pozdrawiam wszystkich dobrych ludzi, krewnych, przyjaciół.
matki, córki, kochanki, pieski, kotki, wszystkich dobrych ludzi. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Poker Chip dostaliśmy. Moi kochani, to jest ostatni odcinek The Binding of Isaac do 17 grudnia. Ja już za 4 godziny wsiadam w pociąg i jadę na Ristur, jadę do Poznania. Widzimy się jutro w Poznaniu, mam nadzieję, w klubie Pacza. Trzymajcie się, cześć!